Halo, dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z UFC. Dokładnie tak, Lasut 88 tutaj z flagą rosyjską będzie próbował mnie pokonać. No wiemy, że mu się to nie uda. I pokażę wam dlaczego. Dlatego, że po prostu jestem lepszy. Trochę jestem nierozgrzany, ale rozgrzeję się po prostu na rękę dzika. Zbijemy żółwika? No dobrze. Okej. No, panie bokser, tutaj knockdown się pojawił, dobrze. Okej. No, nic się nie dzieje. Znaczy, knockdown był w sumie. Można powiedzieć, że coś się jednak dzieje, nie? O kurde. Kobieta moja dzwoni nie zawsze w idealnym momencie. Halo? Okej. No dobrze. No. Przelej mi szybko pieniądze. Uwielbiam takie wiadomości. Dobra, czekajcie. Jedną ręką. O kurde. Będzie ciężko. Czy ja będę w stanie to zrobić? No, jestem. Dobra. Dobra. Chyba dam radę. Poszło. No dobra. Jest git. Przeciwnik zaskoczony i walczymy z góry. Nic z tego. Oh shit. What now? Nie. Będzie dosiad? Czy będzie dosiad? Jest dosiad. Czy będzie boczna? Jest boczna. Od razu wstaje. O kurde. Skubana. Wow. Dobra. Spokojnie, kobito. No nie udało się. Ah! O shit. O kurde, jeszcze w złą stronę poszedłem. O nie. Sytuacja może wyglądać nieciekawie. Nawet bardzo. Pierwsza runda na straty, ale... No, myślę, że ogarnę. Dobrze. Jest obalenie. Zobaczmy. No nic z tego. Obijana cały czas jest tutaj dziewczyna. O! Zostałem skontrowany jednak, ale teraz kolano wejdzie. Na słabej kondycji możemy tutaj szybki knockdown zrobić. Mówiłem. I gleba. Dokładnie tak. Nie, no ja pod osiad idę. Prawie. Dobra. Druga runda zdecydowanie dla nas. W drugiej rundzie zdecydowanie wygrywamy. Był knockdown, dwa obalenia. No
No i mogę dalej działać tutaj w tym temacie. Z tym, że za łatwo dałem się tutaj podnieść. Pozwoliliśmy wstać zbyt łatwo. Okej, spokojnie. On dużo niecelnych już się pojawia tutaj od mojego rywala. Jest kontrola. I krucyfiks, moi drodzy, oczywiście, że tak. Teraz trzeba to obronić. No, dobra defensywka ze strony mojego rywala. Przyznaję. Zobaczymy, co zrobi teraz. No, broni się, cały czas się broni. Cały czas się broni. Czy się obroni do końca? Zobaczymy. Nie. Nie dała rady. Jednak Ground and Pound, jednak tutaj parterowo duże braki były i udało się to wykorzystać. Bardzo fajnie, bardzo super. No i mamy zwycięstwo. Nie było to gładkie zwycięstwo na początku odcinka dzisiaj. Nieco wymęczone, taka prawda. No ale zwycięstwo przed czasem też smakuje. Nawet miło. Także jest dywizja 11 i co? Idziemy cały czas po 20. Idziemy po dywizję 20. Będę starał się tutaj jak najszybciej tę dywizję 20 wbić. Czy się uda? Zobaczymy, prawda? Zobaczymy. Jest na to szansa. Oczywiście, że jest na to szansa. Mam nadzieję, że faktycznie tutaj no damy radę z tym. Co teraz? O, ping nawet znośny, powiedzmy. Nawet znośny. Kusi mnie, żeby zagrać Klaudią Gadelą i tak właśnie wybiorę, moi drodzy. Klaudia Gadela to moja zawodniczka na dziś. Walka z Rose na Majunas. Także ciekawy pojedynek, myślę. Ciekawy. I również no jak najbardziej do wygrania, prawda? Nie bierzemy tutaj innej opcji pod uwagę. Przeciwnik z dywizji 10, ja z dywizji 11. Te dywizje nie znaczą nic. Po prostu szybko wskakujemy, wygrywamy. I tyle. Teraz będę starał się po prostu walczyć rozważniej, skupiać się na walce. I zobaczymy, czy... O! Chyba ma streaka zwycięstw. Albo po prostu... A nie ma streaka zwycięstw, tylko po prostu gra mistrzynią, co ja gadam. Nieważne. Zobaczymy, co prezentuje mój przeciwnik i dostosuję się po prostu. Na razie tutaj klasycznie. Okej. Machanie głową jest. Także coś tam, można powiedzieć, się dzieje. No, byliśmy nawet blisko w miarę knockdownu. Tu też ładne uderzenie było ze strony na Majunas. Nice, ładne zejście. Dobrze, tam dorwaliśmy trochę po głowie. Te low kicki tak nie do końca groźne. Więc na razie powiem szczerze, nie czuję się tutaj jakoś specjalnie zagrożony. O, myślałem, że będzie knockdown, tak szczerze. Poczuła respekt moja rywalka. Oj, dobry uppercut, bardzo dobry uppercut. To może zakończyć tę walkę, niestety, no. Duży błąd, zbyt obszernie, zbyt łapczywie poszedłem po knockdown. Miałem być skupiony, a się schapałem, niestety. Szacunek, to pewnie, że tak. Bardzo, bardzo dobry uppercutik.
totalnie się odsłoniłem. No i niestety ląduję na deskach. Bardzo, bardzo przytomne zachowanie. Chociaż ten czas chyba doszedł, no ale już trudno. Nieważne. Już powoli miałem, już powoli ta Rose była rozbijana. Jaki popełniłem błąd, zamiast się schapać, tak naprawdę trzeba było iść właśnie, zmienić dynamikę, wejść w nogi i z góry po prostu konsekwentnie obijać. Później już na glebie tam Rose i starać się utrzymać pozycję z góry do końca rundy. I to by nam dało, myślę, zdecydowanie więcej. Trochę zaoszczędzilibyśmy energii, porozbijali, popunktowali. Bo mimo, że tam uszkodziła nas na początku, to i tak wydaje mi się, że Rose była bardziej rozbita. Było to widać na pasku, jeśli chodzi o głowę na przykład. Było to widoczne. I szło to spokojnie wygrać. No ale schapałem się i mam za swoje. Cóż. Czasem też tak bywa. Chcesz? Mam wziąć tutaj ten, fajterkę taką tutaj. O, proszę bardzo. O Jezu, ten ping. Dobra. Te serwery w ostatnim czasie są tak żałosne, że po prostu... Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam z tym robić, serio. Po prostu jakiś dramat. Nie wiem, ktoś po prostu już stwierdził, że chyba, nie wiem, nie będzie o to dbał. Bo nie znajduje logicznego i sensownego wytłumaczenia tej sytuacji. Nie powinno tak być, no ale tak jest po prostu, no. Te pingi wszyscy mamy w ostatnim czasie jakieś... chore. Tylko parter, moi drodzy, tylko parter. Okej. Dobra. Myślę, że poddam. Tak szczerze. Czuję to w kościach, że skończę przez poddanie. Aha. No dobra. No i co? Okej. No nie. Teraz idę pod osiad. No i chyba balaszka, nie? W takiej kondycji bardzo fajnej. Z taką przewagą, że o ja pierdzielę. Coś tam ogarnia typ, ale nie da rady tego wybronić moim zdaniem. Nie pozwolimy na to, żeby wybronił. Nie. Nie ma opcji, poddanie będzie i GG. Tak jest. Ręka złamana. Czyli przeczuwałem dobrze. Czyli przeczuwałem dobrze, fajnie. Super, no ale też nie ma co się podniecać po prostu. Szkoda tak naprawdę, tym bardziej, że udało się tutaj fajnie szybko wygrać. No, szkoda tej porażki w drugiej walce, bo... No mówmy się, ona była kompletnie niepotrzebna, taki styl był kompletnie niepotrzebny. Można było to inaczej wszystko rozwiązać. No ale przeciwnik wykorzystał, owszem, mój błąd, ale też go umiejętnie wykorzystał, także... Szapoba. Nie wiem w sumie, czy to był fart, czy nie, nieistotne, po prostu trafił odpowiednio, w odpowiednim momencie, odpowiednim uderzeniem, uppercutem. I światło zgasło, moi drodzy, i światło zgasło. Ja myślę, że mimo wszystko jestem jeszcze w stanie tutaj ogarnąć dywizję 12. No byłoby miło, 1500... Ponad punktów mamy, jestem w dywizji 11, to też jest trochę smutne w gruncie rzeczy. No cóż. No dobrze, kim ja walczyłem? Może teraz zawalczymy sobie kimś tutaj. Alexis Davis. Jest to ryzykowne walczenie tutaj mimo wszystko tymi słabymi... O! No dobrze. Jest jak jest. Lauren Murphy, myślę, że nie jest najgorszą opcją. Można po nią sięgnąć i chyba tak zrobię. Te pingi, no już chyba nic z tym nie zrobimy, słuchajcie, po prostu jest dramatyczna sytuacja. Zagram Lauren z Valentinem Szewczenko. No, rywalka jest faworytką. Valentina w tym starciu jest faworytką, umówmy się. Ale to nie znaczy, że
jesteśmy na straconej pozycji. Trzeba będzie sprawdzić po prostu, co tutaj przeciwnik ma do zaoferowania, czy jednak stójkowo bardziej będzie się trzymał, czy nie. Jak walczy z kontry, czy będzie wolał walczyć z kontry, czy przeciwnik raczej będzie starał się narzucać styl i tempo. Zobaczymy, ja jestem przygotowany na wszystko. Oczywiście plan B to zapasy, plan A to po prostu co będzie, to będzie. Nie mam parcia, żeby od razu iść w zapasy. Albo chodźmy. W sumie z drugiej strony od razu po prostu wejdźmy w nogi. Od razu. No i mam, co chciałem. Dobra. Okej. Na razie zachowawczo. No wal, wal, wal. Ja poczekam aż na kondycji będziesz słabej. Na razie tam. Lewy, prawy. No już defensywka. Jest obrona. Teraz jej nie było. No i zobaczmy. Po siatce. Spodziewałem się tego. No muszę wejść kolana, słuchajcie. Jak jesteśmy w takiej pozycji i on nie będzie bronił tutaj kolan, mój przeciwnik, to oczywiście, że ja to wykorzystam. O kurde. Nie wiem. Nie wiem, co tutaj jest robione. Sytuacja jest, powiem szczerze, dziwna dla mnie. Śmieszne. Śmieszne, śmieszne. O, znowu to samo. Znowu to samo. Dobra, po prostu skończmy tę walkę, bo naprawdę tutaj... Nie wiem, co myślicie o moim rywalu. Powiem szczerze. Nie przekonuje mnie do końca jego umiejętności. Wydaje mi się, że to jest więcej szczęścia i chaosu, bo jakoś... Naprawdę, nie wydaje mi się to jakoś turbo zaplanowane. Teraz... No. Dobra. O, i jest, pod siatką jesteśmy już. Pozwolę wstać po siatce tylko po to, żeby dać kolana, no przecież to jest oczywiste. Wow! Wow! Jakie łokcie poszły! Nie no, jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do zwycięstwa. Uważam. Teraz powinienem zagrać typowo zachowawczo i tutaj w ogóle nie wdawać się w jakieś wymiany niepotrzebne. Na środku oktagonu postarajmy się tutaj przenieść walkę do parteru. Oczywiście, że tak. Nie ma wstawania po siatce tym razem. Koleżanko, ja już w dosiadzie. No i pięknie. No ja się mogę teraz bawić. Ręka jest fajna, tylko musisz w odpowiednim momencie ją wystawiać, wiesz? To jest taki myk. O! Szanuję. Szanuję, że to zostało zablokowane. Okej. Jest to ciekawe, kurde. Serio? Serio. O kurczę. O kurczaki. No dobrze. Szapoba. Zablokowany zostałem. Dobra, będzie wyprostowanie. Nie, jest dosiad. Ulala.
No. Nie spodziewałem się tutaj takiego rozwiązania, jeśli mam być szczery. Nie, no mimo wszystko raczej nie dam sobie wcisnąć krucyfiksa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Okej. No jakie są teraz plany? Jakie są teraz plany, panie Valentina? Teraz się udało. Nieźle. Nieźle, nieźle. Okej, przygotujcie się na potężne kolano w głowę. No, ja myślałem, że będzie mocniejszy. Dobra. Oj, oj, czułem już te łokcie tutaj zrobiły robotę, przyznaję. Aj, la, 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 la. Front. Kiepsko, kiepsko. W tej drugiej rundzie pod koniec już kiepsko. Miałem nie iść, mówiłem sam właśnie w wymianę. No i poszła seria łokci, która tutaj no może mieć bardzo duży wpływ na ocenę, znaczy będzie miała ogromny wpływ na ocenę drugiej rundy. I to tutaj sprawia, że jest problem, tak szczerze. O Jezu, jaka seria. Zwykłych prostych. Seria zwykłych prostych. No nie. No nie. Niestety kolejny knockdown i trzeba tutaj się ratować. Ciężary są ogromne w tym momencie, słuchajcie. Ale tak myślę, że to wygram. No. Obalenie niestety obronione. Znowu. Okej. Zobaczmy. O, jednak! Ty. Jednak się udało. Powiem wam, że to wygląda bardzo źle. Tak szczerze. Bardzo źle. No. Ej, co to było? Co to było? Co to było? Co to było? No bez jaj, co to było? No błagam. Cholera jasna. No to jest... Naprawdę to było żenujące. Jej, to, no kurde, no to nie ma takiej możliwości z takiego przejścia, to nie istnieje w tej grze. O kurde, po gierce, słuchajcie. Wstaniemy na ostatnią minutę, jestem tak rozbity, że jestem na jeden prosty. Jeden prosty i knockout.
Aha. Fajnie. No, o tym mówiłem. O tym mówiłem. Ale to spierdoliłem, tak szczerze. Piękna rozmowa w ogóle przed walką, a potem wyszło co wyszło. Coś, nie no. Formy brak, formy totalny brak. Jest taki marazm formy w tym sezonie. Ja nie wiem, kurwa. W tamtym sezonie byłem w 20, w poprzednim też byłem w 20, a tutaj po prostu jest... Jest problem. Jest po prostu problem. No cóż. Więcej dzisiaj nie zrobimy, niestety. Dywizja na zero. Spróbujemy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, hej.